Tak sobie pomyślałem, że zrobię sobie mały test kamerki i przy okazji nagram coś, co do mnie przyszło. Dzisiaj przypomniała mi się moja historia sprzed wielu lat, kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z masażem. W zasadzie moja nauka głównie opierała się o naukę techniki masażu. Dopiero kiedy trafiłem na szkolenie masażu Lomi, to się diametralnie zmieniło, co nie było mi łatwo uznać na samym początku za coś wartościowego. Chociażby z tego względu, że to było nowe. Teraz jestem mega wdzięczny za to, że w ogóle mój los potoczył się tak, że właśnie trafiłem na masaż Lomi i że miałem okazję uczestniczyć nie tylko w jednym, ale w wielu warsztatach masażu Lomi. I chcę tutaj poruszyć kwestię tak zwanej drogi na skróty, w której sam uczestniczyłem. Obserwuję, nie zawsze oczywiście, ale zdarzają się tacy ludzie, którzy przychodzą na szkolenie i chcą tylko i wyłącznie posegregować sobie dla siebie to, co dla nich jest wartościowe w tym szkoleniu. I na przykład najczęściej to jest technika masażu, bo uważają, że w zasadzie technika masażu wystarczy im do tego, żeby wykonywać masaż. Jeśli chodzi o masaż Lomi Lomi, to nic bardziej mylnego, ponieważ technika w tym przypadku jest tylko dodatkiem do masowania. Tak jak w większości technik masażu, ważna jest technika i poza tą techniką nie potrzebujemy nic, żeby wykonywać sesję masażu. Tak w przypadku masażu Lomi Lomi czy w przypadku masażu tantrycznego ważne jest połączenie warsztatu z kursem. Po co to jest? No, jest to po to, że w zasadzie bez tego nie jesteśmy w stanie wykonać masażu Lomi. Jeśli się nauczymy techniki masażu, a nie będziemy przynajmniej uczestniczyć w jednym z takich warsztatów kursów, to praktycznie rzecz ujmując, nie wykonujemy masażu Lomi Lomi, tylko coś, jakąś hybrydę, coś podobnego, co moim zdaniem w ogóle masażem Lomi Lomi nie jest. Dlatego też ważne jest to, żeby uczestniczyć w takim warsztacie, żeby zagłębić się w siebie, żeby rozpoznać się, rozpoznać wszystko to, co jeszcze nie jest w nas odkryte, żeby móc profesjonalnie prowadzić sesję masażu, który prowadzi osoby, które kładą się na stołach w pełnym zaufaniu do nas na drodze ku transformacji, ku zmianie. Bo masaż Lomi takim masażem jest. Jak nie mamy odpowiedniego przygotowania do tego masażu, przygotowania warsztatowego, to po prostu nawet znając technikę masażu Lomi, moim zdaniem nie wykonujemy tego samego masażu. I to po prostu czuć w rękach, to wypływa na sesjach indywidualnych w trakcie pracy z ciałem. Po prostu to będzie jakiś masaż relaksacyjny, nie będzie to masaż Lomi Lomi. I dla mnie osobiście, jak kończę takie szkolenia, najbardziej wartościowi są tacy uczniowie, którzy wchodzą pięknie w wewnętrzne procesy, a nawet niewiele się nauczyli techniki, ponieważ jak są połączeni z przestrzenią serca i udało im się przynajmniej odrobinkę dostrzec w sobie to, co jeszcze jest do dostrzeżenia, to taka osoba będzie wykonywała znacznie lepiej taki masaż niż osoba, która idealnie zna technikę. Co oczywiście nie znaczy, że ja do techniki nie przywiązuję wagi. Ci, którzy byli na moich kursach, wiedzą doskonale, że wcale tak nie jest. Zostawiam Was z tym tematem. Ciekaw jestem, co o tym myślicie. Do zobaczenia. Hej.